Wydawałoby się, szkoła jak szkoła, korytarze, klasy, dzwonek. Nasza jest szczególna. Wzbudza respekt już na wejściu, a przede wszystkim wzbudza respekt swoją historią. To szkoła dwóch narodów, polskiego i niemieckiego. I choć historia zmieniła granice, to budynek pozostał niezmieniony w swoim przeznaczeniu. Służy oświacie. W 2012 roku został rewitalizowany. Budynek, który zajmuje dzisiaj liceum ogólnokształcące nr 1 imienia Jana Barzyńskiego w Ostródzie, został oddany do użytku we wrześniu 1907 roku jako nowa siedziba pruskiego Kaiser Wilhelm Gymnasium. Szkoła położona była przy ulicy Hohensteiner Hauhause, później Hindenburgstrasse, obecnie ulica Drwęcka. Budynek należał do najpiękniejszych w swojej prowincji. Za prace budowlane odpowiadał pochodzący z Królewca architekt Fritz Heitmann. To on, chroniąc usytuowany na wzniesieniu budynek przed hałasem, oddalił go o 15 metrów od ulicy. Budynek ma długość 220 metrów i szerokość 65 metrów, a fasadą skierowany jest wzdłuż osi północ-południe tak, że wszystkie okna wychodzą na wschód lub na zachód. Szkoła zbudowana jest na planie prostokąta, a cały budynek jest podzielony na trzy części. Od wschodu przylega hala sportowa, a od południa dom dyrektora. Dolna część muru głównego budynku zbudowana jest z kamieni polnych wyłożonych polerowanym klinkierem. Fasady wymurowano czerwonymi cegłami spojnymi niebarwioną zaprawą, a wyższe piętra otynkowano. Portal główny. Elementy architektonicznej środkowej części budowli, głowice lizen narożnych i pojedyncze futryny okienne wykonano z biało-żółtego bawarskiego piaskowca jurajskiego. Do pokrycia filarów i murowanego ogrodzenia użyto bawarskiego muszlowca. Portal wejściowy oparty jest na czterech jońskich kolumnach ozdobionych ślimacznicami i dźwigających łuk z kartuszem, czyli motywem architektonicznym w kształcie ozdobnej karty z zawiniętymi brzegami. W drugiej kondygnacji nad portalem umieszczone zostało prostokąte okno. Cały budynek wpisywał się w XVIII-wieczny doreński styl architektoniczny. W surowej, proporcjonalnej i klasycystycznej bryle z secesyjnymi portykiem można dopatrzyć się połączenia różnych stylów architektonicznych. Budynek jest surowy w kształcie, ale przyjazny w atmosferze.